Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgrywkę w Reinet King A League of Legends Story. No i tak, mieliśmy iść do klasztoru Przymierza. Tylko widzę, że tu już jest taki mankament, że są mowy. No ale musimy je zabić niestety. Zrobimy to na podwójnej prędkości, żeby się nie bawić. Pamiętajcie o rozciąganiu. Ochrona. No to powinno szybko pójść. Dobra, atakujemy tylko zagubionego. Raz, Ari, ty i tak kurna masz swój czas oczekiwania. To wszyscy już wiemy. No, ja wiem, że to co robię jest niepoprawne, ale. Liczę na kryta. Do 60 punktów. No spoko. Ale chcę jak najszybciej to po prostu wygrać, nie? To cię nauczy. Zawsze widzę, że idzie do góry ten przeskok, więc czasem się go nie opłaca używać. MF-ka zostaje nie ponosi niestety. Chyba, że go Braum znów rzuci, ale nie, nie ma na takiej opcji. Nie ma takiej opcji, on i tak musi zaatakować i tak. Ale! To też nie wyjdzie. Kurde. Kurde. No nic, trudno. Atakujemy. Czy znowu mi się włączyła punkt sztuku na jeden? A, oczywiście, że tak. Moja kolej. Jari znowu będzie miała czas oczekiwania, czy już nie? Już chyba nie. A jednak ma. Wybacz, bolało? Dobra, idziemy dalej. Nie ma opierdzielania się. Jeszcze ten mnie kurde zobaczy pewnie, co? Uciekamy, zbieramy przedmioty. Tu już nic nie ma. Robimy cyk, myk. Nie chcę z tobą już walczyć. Idziemy dalej. Jak będziemy wracać, dostaniemy po gębie. O kurde, ile to zadaje obrażeń. Więc tak, może przywróćmy sobie trochę many. Chociaż on zaraz level dostanie, kurde. Może mniejszy? 20 punktów, dobra. To nam nie szkoda, mamy tego od cholery. Może to błąd, ale nie, zaryzykuję po prostu, no. Trudno. Cóż to jest? Kosztowności skrypty, 2 z 3. Wszystko szło jak po maśle, ale tylko na początku. Lilach spędziła przez labirynt, jakby mieszkała tam od urodzenia. Mak praktycznie miał klucz do krypty, ale zniknął. Padł jakąś dziurę, ale nie w ziemi, tylko nieco wyżej. Trudno to opisać. Później przyszła kolej na Lilach. Dziewczyna spadła z krzykiem w nicość. Następnie byłem ja. Właściwie to nie wiem, gdzie teraz jestem. Całkiem tu ciemno. Pomieszczenie nie ma drzwi, jednak nie stoi w miejscu. Teraz zjawił się Ofram. Wsunął mi jakieś żarcie i powiedział, że mu przykro. Oj, dopiero pożałuję. Wspomniał, że Lilach i Mac zostali uwięzieni w ten sam sposób i że jakimś cudem pomożemy strażnikom krypty. Wyborny żart. Znalazłem jakiś nożyk między kamieniami wrogu. Niech no tylko się zjawi. Przyjaciele mają tu jakieś niuanse. Kurde, ty wolny jesteś. Nie chcę z tobą walczyć. Czekajcie, jaki tu jest wzór? O kurde. Nie, no to dobra, musimy chyba jednak zwalczyć, co? Ewidentnie musimy zawalczyć. Może go tak mogę rozwalać? No. Kurde. Chciałem się tego odgrzmotnąć. Ale nie, widzę, że ilość pocisków, które w nie walimy, nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Dobra, tutaj jest tamcik.
I teraz już możemy atakować planetką, więc luz. Kolej natura? Nie? Na pewno? Na pewno. 190, sporo. Dobra, w ten sposób. To są niestety jeszcze, trzeba pamiętać, że dwie walki chyba. Mam cię! Jedna. Jedna. Ej, nie połączyło. Eloi z Yasuo mają 18 poziom. Jeden runy. No tylko runy, dobra. I tak, musimy to zrobić w sposób... Ej, a czemu ty nie chcesz tu przejść? Kółeczko robisz? A ty tu? Ty też tu nie chcesz, ej. Ale ty się co zaciąłeś? Dobra, w ten sposób. Aha. I tak mają być dwie kulki połączone razem. W ten sposób. I tu mają być takie trójkąciki, prawda? O właśnie. Dobra, to nam się udało. No i w jednej chwili się odciąłeś, tak? Przyjacielu. No dobra, niech ci będzie. W tym samym czasie. Witaj w moim sanktuarium, Gangplank. Spójrz, oto twoja nagroda. To to? Miecz starożytnego króla? To ostrze zniszczonego króla. W nim drzemie jego duch. Dzięki artefaktom buru, jakie dostarczyłeś z Bilgewater, wydobędziemy duszę króla. Ale by go uwięzić, zmusić jego mroczną moc do posłuszeństwa, potrzebny ci będzie amulet, który ci dałem. Zawsze mam go przy sobie. Król jest stworzeniem zrodzonym z czarnej mgły. Amulet może wchłonąć mgłę, ale jego moc zależy od woli właściciela. Gdy przyjdzie czas, twoja śmiertelna wola musi pokonać króla. Tylko wtedy będziesz mógł kontrolować jego magię. Pojedynek woli? Zdajesz się być zmartwiony, nie bój się. Król i ja pochodzimy z dawniejszych czasów. Znam część jego tajemnic. Jeśli jego sercem po stuleciach wciąż targa gniew, złamie jego ducha. To nie będzie potrzebne. Moja chęć rządzenia Bilgewater jest niepowstrzymana. Niemal tak, jak chęć Miss Fortune. Bardziej niż jej. Nie wiadomo, co drzemie w sercu wroga. Musisz strzec tego amuletu nawet za cenę życia. Teraz król musi odzyskać siły. Obudźmy go i sprawdźmy, jak tysiącletni sen może zmienić czyjąś duszę. Usłysz mnie przez zasłonę. Królu zniszczenia.
Kto mnie wzywa? Jestem Thresh. Wyrwałem cię z ciemności. Ten świat jest zimny. Moja królowa. Gdzie moja królowa? Tak długi sen cię osłabił. Poszukamy jej, gdy powrócą twoje siły. Gdzie ona jest? Twoja ukochana zasługuje, aby zobaczyć cię w całej królewskiej okazałości, w pełni sił. Tak, ja jestem jej królem. Czeka na mnie. A więc to jego wolę muszę złamać. Szuka swojej królowej, ale ona od dawna nie żyje. Jego miłość do niej pozwala go kontrolować. Oczywiście. Podda się mnie. Rozgość się w moich skromnych progach. Wkrótce spróbujemy ponownie. No to widzę, że będą ciekawe walki. Wszystkie elementy są w grze. Gangplank, amulet i król. Gangplank będzie odpowiednim żywicielem. Jednak amulet w końcu go złamie. Nawet najsilniejsi nie mogą stale opierać się mgle. A gdy złamany zostanie duch Gangplanka, wszystkie dusze na świecie będą moje. No, Thresh, ty intrygancie. Ale wiecie co, chyba poszliśmy tam, gdzie nie powinniśmy. Tak. Poszliśmy dalej. Powróćmy na chwilę. Tak, to było miejsce do phishingu, prawda? Ale nie chciałem tu wejść. Nie mamy na to czasu. Nie mamy na to czasu, więc idziemy dalej. Są dwa dziady, o nie! Jak to otworzyć? Jak to teraz to otworzyć? A, to jest teraz inne. Zmieniło się, czyli tak. Coś takiego jak tu. Tylko tak, trzeba teraz zmienić w drugą stronę. No, przejdź. Ale z dziadostwa. Dobra, to jest okej. Okay. Musimy przenieść. Ej, no kurde, przejdź tam, gdzie byłeś. Nie, dobra, zaczynacie mnie irytować, ewidentnie. Jak was lubię, tak wam dowalę zaraz, no. Gdzie jest ten drugi? Gnój. No. Chodźcie, bo ja nie mogę w taki sposób grać. Nie mogę w taki sposób, dlatego ci dowalę. Faktycznie mam mało zdrowia. Tego bram w tym razie się broń. Więcej straciłem tego zdrowia przez walkę taką głupią z nimi, niż to warte było. Lecz wszystkich. I zadamy znów w ten sposób, jak zwykle. Myślę, że zdążymy zaatakować. Może nie zdążymy, kurde. Dobra, może nas nie zabije. Ktoś jeszcze? Upykło.
już teraz poziom wskoczy. Muszę mieć się na baczności. Mam taką przynajmniej nadzieję. Dobra, im już wskoczył, jeszcze tylko Ari. Kolejny longi run, więcej DPS-a. Dobra. Co, już sobie dałeś spokój? O. W ten sposób. Jeden ma być odłączony. No to w takim razie ten musi być odłączony. Nie widzę innego wyjścia. No, Jezu, ale to ma problemy, naprawdę. Mega ma problemy z tym. Ale można chyba też E klikać, prawda? No bo tu nie ma żadnego znaczenia. No ale to też tak nie może być. Powinno być w ten sposób. Więc nie, to musi być środkowe. Ej, teraz jest dobrze. Nie? Nie jest dobrze? To ma jakąś kolejność specjalną? Okej, przyjrzyjmy się temu. Dobra, wiecie co? Ja to zrobię na szybko. I zaraz do was wrócę. Udało mi się chyba. Zaczęło przekręcić. Zdążyłem wyłączyć i od razu włączyć. I automatycznie się udało. Dobra, odstrzę nadzorcy i prototyp Zindelo. Nie, kolejne czarne korony, prawda? Zobaczmy, co to jest. A jednak nie. Uuu, to dla Iloi. Epickie. A to dla Yasuo i to też jest fajne. Więc dobra. Iloi. No w sumie to nie jest dla ciebie jakiś super hiper. Ale tobie to na pewno damy. Tobie to na pewno damy. I tu nic więcej chyba już nie ma, prawda? Nie ma. Latający lotos, jest. Dobra. Kurde, to jest moc ataku. Tylko mniejsza wytrzymałość, ale sporo więcej DPS-a. Dobra, pirecki podarek, niech będzie. Zrobiliśmy wszystko. Idziemy dalej. Ja powiedziałem, że my zrobimy dzisiaj klasztor przymierza. Takiego bała jak Polska cała. No chciałem razem, ale dobra, chyba wyszło. Ech. Ech. Tych walk jest tu tyle, że nie wiem, czy nie będę ich zaraz przerywał, wiecie? No 108. Ładnie. Ari też zaczyna już walczyć w miarę. Musiało boleć. 15. Zniżbym przed nim jeszcze. I kończymy ciebie, paniczu. Chyba tego nie zrobimy. Możemy dać mu czarma. O, i tak lekko dobije raczej. No właśnie. Tam ci, tylko tu już są przeciwnicy mocniejsi. Ewidentnie są mocniejsi.
szynki sobie zepsucie wpadną. Dobra, możemy już zaatakować znów tą przebitką od Anetki. O, i dodatkowa tura. Miło. Milusio. No, dobrze, że użyłem tego leczenia. Dobrze, że użyłem tego leczenia. No i tu akurat ładnie wpadnie. Dawaj toporą. Tu leczenie padło. Tu już dwa kile. Wykończymy ciebie. Gdyż masz tarczę, swajaczko. Tarczka się przyda na pewno. Dobra, klepnij go. O, dodatkowa tura, fajnie. Myślę, że możemy w takim razie walnąć ci. Ale i równowagi jeszcze. Odepniemy cię jeszcze dalej i mamy kolejne dodatkowe tury. No, nawet nie były potrzebne. Dobra, lecimy dalej. Uuu, ile zasobów. Dobra, Ari awansuje na poziom 18, więc znów będą się runy poukładać. Taberek szybki. Co tu będzie dalej? Co tu będzie dalej? Kurde, już widzę co będzie dalej. Ten ołtarzyk trzeba aktywować. Nie chciałem tego! O! Kurde, nie zdążyłem. Myślicie, że dacie mi radę? Oczywiście, że damy. No i zmieniasz target na Brauma. Obroń się. MF-ka jak pierdyknie, to raczej tego zagubionego już osłabi na tyle. Chociaż kurde, a może żeby jak mgły? Skrzydlaty horror byśmy walnęli wtedy. Jest to jakiś plan. Aleja mocy, 344. Może i tak nic nie zrobimy z tym. Dobra, walimy w ten sposób. Brown, musisz go walnąć teraz niestety. Moja tarcza moim mieczem. I Ari chyba też go musi walnąć. Nie! Nie! Czemu tobie krytyk wpadł? Czemu tobie krytyk wpadł? Czemu tobie krytyk wpadł? Ale to było głupie z mojej strony. Hurra! Właśnie, nic z tego nie wyszło. Nic z tego nie wyszło. Jestem lawiną! Jezu, ale to głupie zły. Mogę zostawić to. Mogłem to zostawić. No ale wali po 65 zazwyczaj. No wali po 115 teraz. No HP to on ma sporo. Nie mówię, że nie. Jeszcze tarczkę dostał? Nie, nie dostał. Nie będę was leczyć. Skup się na moim głosie. Dawaj, dawaj. Jak ja ci teraz klepnę... Taka, czego nie zabijemy. Masz tu jakąś tarczkę? No dupa, nie mieszą nic. Ale wiesz co, ja ci troszeczkę wbiję tego HP i nałożę ładunek.
A tobie za to pierdyknę to. Kurde, nie pierdyknę ci tego. Dobra, ale uleczę wszystkich przynajmniej. Nawet nie musiałem. Prawie trzy koła krytyka. A, tylko tu jest kolejna, dobra. Nieważne, nie było tematu. Kolejna walka. Czy ja cię zdążę odepchnąć? Nie zdążę cię odepchnąć. No to dupa. Ale dam porę. Ile oni mają tarczek? Wow. Ile wy macie tarczek? Czemu tu krytyk nie wejdzie na przykład? Czemu tu nie przed krytyk? Czy tu dobrze, że nie przed krytyk w sumie? Czy ja cię będę mógł odepchnąć? Będę cię mógł odepchnąć. Moja tarcza jest potężna! I tak, znów aleja. Kurde. No minimalnie. No dobra, spasował turę. Zwierzyna w zasięgu wzroku. Kogoś dajmy na drzewca. Nie możesz atakować śmiało. Odepchniemy. I kończymy. I kończymy, tylko znów oczekiwanie na połączenie. No zaczyna, nie powiem. Fajna ekipa, mamy naprawdę dobrą ekipę. Mamy naprawdę dobrą ekipę, jeżeli chodzi o skład naszej drużyny. Przepis na makaron błyskawiczny. Eksperymentujemy z miejscowymi specjalami, dlatego przyszło mi do głowy, że stworzę szybki i prosty przepis na makaron. Całość jest zgrabnie opakowana w liść bananowca, a na dodatek cechuje ją kilkuletnia przydatność do spożycia. Składniki: suszony makaron, kiszona kapusta, marchewki, drobno posiekana soja, zawinięte szczelnie w osobny liść bananowca, orzeszki ziemne, ostre papryczki, limonki, kolendra, szczypior i jajka. Jajko, przepraszam. Sposób przygotowania. Po rozbiciu obozu wrzuć makaron do gotującej się wody. Dodaj posiekane marchewki i kapustę do wrzącej wody. Dodaj drobno posiekaną soję. Nie martw się, jeśli całość zmieni się w czarną papkę. Tak ma być i jest to klucz do odpowiedniego smaku. Gotuj przez 6 minut. Dodaj ostre papryczki. Od ciebie zależy, jak ostra będzie potrawa. Gotuj pod przykryciem i mieszaj, aż makaron spęcznieje. Kiedy makaron będzie niemal gotowy, dorzuć łyżkę posiekanych orzechów, które dodadzą zdaniu chrupkości. Kiedy wywar będzie miał jednolitą kremową konsystencję, zdejmij go z ognia i przelej do miski. Skrob sokiem z limonki dla smaku. Udekoruj posiekanym szczypiorem oraz jajkiem ugotowanym na miękko. Piechota. Nie będę próbował, wybaczcie. Element fabuły kolejny zdobyliśmy. To tu pewnie będzie jeszcze ten patałek, który nas gonił, czy nie? A, cała trójka przyszła za nami. Ej, ale w sumie target wyrobiliśmy na dzisiaj. Ale tu już nic nie ma i ciebie nie atakuje, spadaj na bambus. Ach, ja będę musiał cię zaatakować, więc nie spadaj na bambus. Nie spadaj. Trzymaj się, chłopie. Jednak nie. Jak to gdzie mamy włącznik? Gdzieś tu? Czy jestem głupi? Czy ja coś ominąłem? Czyżby tak było? No raczej nie ty. Tego nie mogę włączać. Ej, gdzie tu jest włącznik? Czy ja coś naprawdę ominąłem? Nie chcę się z tobą bić. Nie mam na to czasu. Nie mam na to czasu. Dobra, może coś na górze ominąłem. Bo ja naprawdę nie zauważam tych kulek. One są takie jednolite. Coś tu było?
nią. Tu już się wracamy. Dobra, kochani, ja to rozgryzę. Obiecuję, że to rozgryzę i w następnym odcinku spotkamy się już jak to rozgryzę. O, to jest dobry plan. To jest świetny plan. No bo tu nic nie ma. Tu ewidentnie nic nie ma. A w sumie i tak już musimy kończyć odcinek. Dobra, kochani. Pamiętajcie o komentarzach, subskrypcjach oraz ocenie filmu. Ja już zaraz jeszcze tutaj ogarnę mniej więcej to przejście, bo tu tego przejścia jak widać nie ma. No i co? No i to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.